Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, marzenia się spełniają. W końcu nagrywam dla was materiał na nowym komputerze. No bestia, jak się patrzy, słuchajcie. No i horrory dlatego, słuchajcie, bo od lat, słuchajcie, marzyłem, żeby nagrywać dla was gameplaye. Horrory uwielbiam, kocham w nie grać, kocham je oglądać. Miałem takie marzenie, żeby nagrywać takie serie, które moglibyście oglądać. Także i wy, słuchajcie, dzisiaj Don't Be Afraid. Polska produkcja o małym dziecku, które próbuje przetrwać i muszę was tylko tutaj poinformować na starcie, że zagrałem chwilę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, wyłączyli mi prąd, także dramat, wszystko straciłem, na szczęście było nagrane tego materiału z 2 minuty, także nic straconego, ale ja wiem coś, co jest grane i będzie grubo, będzie naprawdę grubo. Moi drodzy, zacznijmy przygodę. Powiem wam, że... Hi, David. I'm a friend of your father. You can call me Mr. Franklin, okay? Pan Franklin. Now, I know you may feel a little strange, but it's only because I gave you a particularly strong medicine. Lekarstwa. Don't you worry about it. We're just going to play a little game I prepared for you. The kids would really like to see you, you know. Oh dear. I have to check on one more thing, so I can focus only on you during our little fun. Fun? Now sleep. And remember... Don't be afraid. Śmiech szaleńca, wygląd szaleńca albo zabójcy, mordercy i my, jako dzieci. Także... Oh, I'd never leave you alone. Say hello to your new friend. She'll keep you company. Nie no, świetnie. Świetnie. Dobrze, że piła nie była kręcona chyba z dziećmi. Jeżeli była jakaś odsłona, to dajcie znać. Słuchajcie, sterowanie bardzo proste. Shift, biegamy. Sprintujemy. Sprint jest pod altem. Świeca. Zamknięte. WSD sterowanie. Z tego co wiem, możemy otworzyć to. Zobaczyć, co tu jest napisane. Jotatka jest pod J. Pacjent przestał wydawać jakiekolwiek dźwięki. Proszę cię o twarz, musiałem wyciąć... Aha. Czy mogę crunchować? Słuchajcie, nie mogę crunchować, ale ja tu klucza nie widzę. Gdzie może być klucz? A czy te szafki można też otwierać? Słuchajcie, tych szafeczek otwierać nie mogę. Sztyleciku, maczety, jak w Far Cry'u, nie możemy. Rozumiem. Czy jest coś, co mogę stąd podnieść? A po co mi świeca w takim razie? Mogę to przesuwać? Noob. A mogę zgasić? Bo słuchajcie, jest widno jak nie wiem co. No nic. Słuchajcie, czyli tak. Mamy kłódkę. O. O, takie bajery? Nie wiem, nie chcę wiedzieć co to jest za... A, chodziło o świecę. This is the key ring. It will help you carry all the keys I've hidden. Spane. Ale ten psychopata jeszcze w tle się odzywa. Kiedyś był taki horror, w którym właśnie troszeczkę na motywach piły trzeba było wykonywać pewne zadania, inaczej w przeciwnym wypadku nasza postać umierała. I to mi troszeczkę przypomina. Do czego był ten klucz? Nie do tego? Ale po co jest ta kłódka? Ja rozumiem, że ta postać wtedy tak poleci na nas. Dobra, wiecie co? Na szybkości. Let the fun begin. Czy jak shiftuję, to zgaśnie mi świeca? Dobra, nie będę ryzykował. David sam w domu. No śmieszne, doceniam. To osiągnięcie na Steamie po prostu dostałem o takim tytule. Obrazy, nie wiem, w każdym horrorze muszą być obrazy. To jest zaskakujące. A rodzinka. Dobra, w lewo czy prosto?
Nie wiem, ja chcę chyba w lewo. Okej, okay, kolejna krata. Czy można ją otworzyć? Good, good. But you have to find the key. O, kolejny manekin. Ale te manekiny powie... Co tu chodzi? Manekin? A nie mogę nic z nim zrobić. Z tym nie, ale z tym mogę już. Czy tak, szafeczki, otwieranko? Ach, te motywy z otwieraniem, co? Tu nic, nic, nic. Tutaj na półkach na pewno, nie? No i sala tortur w dużym skrócie. Ej, bardzo taki sympatyczny, jakbyśmy byli w piwnicy. Znaczy... Nie no, błagam was, panie i panowie. Czyli tak, mamy dwie drogi. Tutaj sobie nie poświecę. Ale manekiny coś mają? Cześć, manekin. Łapka w górę. Nice ass, man. O, już widzę podpowiedź. Już widzę podpowiedź. Słuchajcie, jest podpowiedź. Do czego jest ten klucz? Yes. Stary klucz. Yes. Very good. O? Dwójka? A co ciekawe, tego nie widziałem wcześniej. No dobra, zapamiętamy. Kropeczka czerwona to dwójka. Nie wiem. Idziemy jeszcze tu? Trochę się... Za ciemno, strasznie. Okej, czaję bazę. Jest tu świeca? Jest. Dawaj. Idziemy ze świecą dalej. Co my tu jeszcze mamy? Manekiny mamy. Błagam, żeby to był do tego klucz. Do tego. Okej, dźwięk nas informuje, że... Działa. Okej, wiem o co chodzi. Okej, czy muszę znaleźć jakiś plecak? Ale po co nam rysunek, by the way? I don't know. O, druga. Zielona jest jedynka. Okej, wystarczy kliknąć. No dobrze. Obiecująco, obiecująco. Such a clever boy. A, i teraz, jak rozumiem... Nawet jak zgaśnie nam, słuchajcie, świeca, to... Don't be afraid, right? Okej. Śmieszki, heheszki. Dobra, słuchajcie, na razie wszystko jest pod kontrolą. Nie ma tu nic. Paczki, słuchajcie, jak u mnie w rogu, to są takie jak paczki kartony. W ciemność. Dużo tych manekinów, podejrzewam, jaka rybka. To chyba nie są już manekiny. Co to za szepty? Pompka? Tak trochę wystrój świąteczny. To prawie się wyrobiłem. Panie manekinie. Nie pomaga pan. Jedynka znowu? Słuchajcie, jest dużo takich podpowiedzi i ja na razie... Ja na razie nie wiem o co chodzi. A to jest w ogóle kamera. To jest szafka. Franklin, kupiłem ci tę książkę. Zostawiam pokoju nauczyciela, tak jak prosiłeś. Czy możemy się spotkać? Muszę z tobą porozmawiać, Theodor. Nie ma znowu... Słuchajcie, zostawię otwarte, żeby pamiętać, że tutaj coś było. Czy naprawdę coś pominąłem? Już na początku gry? Dźwignia w dół, jedynka. Ale gdzie była... O! Macie jakieś mechanizmy tak w ogóle? Ty też? A, ty blokujesz. Okej. Okay. I co się wydarzy wesołego? Co się wydarzyło? Pan manekin nam otworzył. Dziękujemy, panie manekinie. A pan? Ej, kurde, nie mogę. No dobra. Za ciemno, za... okej. Okay. Co znaczy dwójka? Ej, niezły patent w ogóle. Co znaczy dwójka? To jest jedynka. No dobra, ale co nam to dało? Otworzyło nam, ale co z tego, kiedy dwójka jest zamknięta? To kamerę w drugą stronę. Tu chyba nic się nie wydarzyło, ale zaraz chyba wrócę i sprawdzę. Manekiny coś mają?
A może z drugiej strony trzeba iść? Ojeju. Jakie to jest dziwne, ten dźwięk jest taki... Okej. Mamy coś? Terrific. What a clever boy. No, czwórka zielona? Kurczę, ale tu jest rzeczy. Not so fast. First you have to... Okej. Już wszystko jest jasne, jak słońce. Musimy wrócić do tego... To nie był manekin. No, na sam początek. Okej, czyli tutaj coś nas spróbuje przestraszyć, prawda? Co za zwyrodnialec wymyślił grę dla takiego dziecka, się pytam. Kolejna kamera, by the way. Ale co oznaczają te liczby? O, tam musimy wrócić. A ciebie tu chyba nie było. Hihi, jestem OP, bo zielone były kropeczki, więc wybrałem zielone. Jakby ktoś pytał. Dobra, zakrwawiony klucz, więc wszystko jest jasne. Co ty zro... Ty nie patrzysz w drugą stronę teraz? Wonderful, David. You are making me so proud. No dobra, ale czemu miałem ją uwolnić? Ona mi plecak da? Co jest grane z tą grą nie tak? A to co to za dźwięk? Co my tu mamy wesołego? Szafeczki! Nic, szafeczko? No tak. Ale ciekawe jest to... Okej, trzeba będzie tu wrócić. Tam trzeba będzie się dostać, tylko jeszcze na razie nie możemy. Tu się chowamy? To wygląda jakby miejsce do schowania było. No powiem wam te laleczki, no... Aż chce się nimi bawić człowiek. Ale w sumie jak nie lubicie jakiegoś dziecka, kupić mu taką zabawkę na urodziny. Dobra, idziemy po plecak. Tu się coś zmieniło? Chyba nie. Wystrój wnętrz pozostał dokładnie taki sam. Nie wiem, czy ta świeca gaśnie, kiedy sprintuje, czy nie. Ale w ogóle sprint jest nieskończony, a gram dzieckiem? Zupełne przeciwieństwo Among the Sleep, my friends. Dzień dobry. A, teraz chuchasz w drugą stronę. Okej, to sobie chuchaj w drugą stronę. Pewnie, to okej. Cześć, plecaczku. Mogę zbierać itemy. A co mi to daje? Okej, czyli zasada, uruchamiamy skrypty gaming. O, tu kabel jest pokazany. To dobrze. O, znowu drugą stronę. Hu, hu, hu. Hi, hi. Wesoła ekipa. Przetnij mnie. Tutaj będzie... No to już jest... Okej. No, park zabaw to na pewno nie jest, przyznacie. Coś jest. A my tu co wesołego mamy? Boiler mamy. Ryba do manekina? Kolejna karteczka, co tym razem? Franklin, nadal czekam na twoją odpowiedź. Mama choruje i stan się pogorszył. Proszę, odezwij się. Jeśli chcesz, możesz też zadzwonić. Zostawiłem ci numer. Jeśli cokolwiek jeszcze dla ciebie zaczęły, proszę, odezwij się. Mama i ja bardzo cię kochamy. Ella. Okej, czy mamy do czynienia z gościem, który... No sobie, kurczę... Okej, mamy dać rybę jakiemuś manekinowi, który tak ma ładnie wystawione rączki. Ale za cholerę nie pamiętam, gdzie on był. Ale, widzowie, moi drodzy, wiemy, że jest kilka rzeczy do odebrania. W sensie tu? To chyba... Okej.
David, let's take a little break, shall we? Na co zabaw? I have to confess something. You're not the first child playing at my playground. That's why I want you to know how much fun I had with the other children. Udźwiękowienie, we'll przy się... We'll go back to our fun only when you listen to this tape. Now, stand still and listen to this tape. Only then we'll go back to our fun. No dobrze. Dziennik. Kasety. What do we have here? Aren't you a little too old for me? Maska. Fuck you! I wonder if you'd be so lippy when I remove your tongue. Theodore, just take him. Theodore? I don't have the strength to destroy such a beautiful face. Just kidding. You're in the line just behind Jamie. Okej, czyli nie przeklinać. Facet ceni sobie kulturę. Zapamiętam. O kurczę, tam w szafce coś było okrągłego, pamiętacie? God damn it. Faj, zapomniałem stamtąd. God damn it. Widzowie, trzeba tam szybko wrócić. Ja jestem pewny, że tam była szafka i w niej coś było. Znaczy, manekin ryba, wiemy, że trzeba. Kaseta wysłuchana, przepraszam. A czy to w ogóle nic nie ma na tych półkach? Trudno powiedzieć, bo są jakby przedmioty, ale nieklikalne. W sumie cieszę się, że są... Nie było tu szafki? O, ty wyglądasz drętwo. Siema, ty się poruszysz jeszcze? Chyba już nie. No dobra. Ale tu była gdzieś szafeczka, pamiętacie to? O, właśnie, tutaj. Czym ty jesteś? Sztuczna... Nie mogli nazwać to farbą? Ten z dmuchaniem jest naprawdę udany. I jeszcze potrafi się obracać. Geniusz ze zła. Dziwnie biegamy, prawda? Okej, okay. Te kamery nas obserwują cały... Aha, że nie patrzymy teraz na mnie, ha 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 ha, hi hi hi, he he he, o. Ty nie byłaś tam? Jest zakrwawiony tym razem, Czy tutaj coś było? O, ty jesteś od ryby, prawda? Okej, ty jesteś od ryby, ale... Słuchajcie, zróbmy tak, że podniosę na razie wszystkie rzeczy, jakie były. Dziecięcy rysunek. I tu był ten Franklin... Theodore, widzicie? To był ten koleś. A kim był Theodore? A, uczeń. God damn it. No to mamy niezłego nauczyciela. Ciekawe, czy był psychologiem. Ciekawe. Słuchajcie, czy my tu coś mamy? O co chodzi z tym pudłem różowym? Kurczę, wszystko ma takie szaroburę i w ogóle... O kurde, a to... Szkoda, że crunchować nie mogę, bo dużo... Znika mi rzeczy. Kaseta z piwnicy. Shit! I hope this piece of junk works. It's Andy. The psycho guy. Andy? Franklin trapped me here. He gives me food and made me a place to sleep, but it's pure madness. Recently, I heard crying. It's probably another kid. If you listen to this, great job. You found the clues I left for you. From now on, I'll guide you. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent and then sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. Okay.
so fucked up. Wish me luck. A czy ja też mogę z tego korzystać? Nie, ja jestem chyba za mały, żeby móc korzystać z takich rzeczy. No nie mogę z tymi lalkami. Dobra, jesteś? Wiemy, wiemy, zaraz do ryby pójdziemy, okej? Okay? Jeszcze jedna rzecz. Tu coś było, prawda? Tu coś, kurczę. Kurczę, kurczę. To chyba wszystko podniosłem, nie? O, już nie ma wody. A to ciekawe. O, shit. Oko? Może coś za podpowiedź? O, maska psychopaty. Ej, ile tu jest... Wow, jestem pod wrażeniem, ile tu jest takich fajnych, takich schowków. Ta gra nie, naprawdę jest nieźle przemyślana. Mało, mało straszna, ale naprawdę. Jest jeszcze ta babeczka. Pani domu. Dobra, idziemy do ryby. Ryba była tu. Ona coś się tutaj, kurczę, magia stanie. Dobra. Chyba wszystko ogarnąłem. You're getting closer and closer. Oh shit. No dobra, ale co to, co nam dało to? Tam słyszałem bieganko. To już zakręciliśmy. I dlatego woda też przestała lecieć. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, nie mam pomysłu, co się właśnie wydarzyło. Ale piękny uśmiech. Śmiesznie, śmiesznie. Bardzo śmiesznie. Ale to oznacza, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Wiecie, jeżeli jakieś skrypty są, to znaczy, że w dobrym kierunku. Hello? To znowu ja? Co to tak szepcze? Ty bombka? Jesteś bombkowy? No dobra. Przyniosę ci bombkę, jak znajdę. Tu się coś wydarzyło? A pewnie dwójka jest z otwarcia tam. Okej. Okay. Tu nic nie było, prawda? Przed nim nie. Nie wiem, czuję się tak jakby... Jakby ten koleś... On po prostu podróżował. Przebywał po pozostałych pomieszczeniach, kiedy my się... Zajmujemy tymi tutaj. Nie gaś. Okej. Okay. Tak, dokładnie tak jak mówiłem. Jest klimacik, naprawdę. No i nie boję się, gdy ciemno jest. Wszystkie? O kurczę, to wygląda jak pułapka. Okej. Okay. Nic nie mogę tutaj. Jest klucz. Od piwnicy. Oh shit! A teraz co się ma na Kinderwo do fortepianu? Dobra, ale gdzie był potrzebny klucz? Czemu wy tak gadacie? I czemu macie głowę odwrócone? No. O, ty jesteś od ten od bombki. Ale dalej mogę się przedostać. O co chodzi z tymi manekinami? I dlaczego one tak świecą? Co jest grane? O. Dasz mi bombkę, bro? Please? O. Oto ci. Niespodzianka. Gdzie jest pan bombkarz? Pan bombkowy jest tutaj. Mógłby mi pan to oddać? A to piłka jest. A ja byłem pewny, że to bombka. I że świąteczny klimat. Proszę bardzo, bombeczka. Dziękuję bardzo. Ty masz maskę, ale nic nie robisz. Mamy klucz. U. A ty chuchasz? Nie no, powiem wam...
Nie no, to chuchanie ma takie udźwiękowienie. O co chodzi z tobą? Uuu, checkpointcik! Pilny uczeń. Widzowie, to jest pierwszy odcineczek Don't Be Afraid. Ja się bawiłem naprawdę dobrze. Słuchajcie, jestem zaskoczony, bo jest fajnie. Podoba mi się progres. Czy jest strasznie? No, raczej strach na drugi spada tor. Ale naprawdę gierka brzmi obiecująco. Jak na razie jestem zadowolony. Widzowie, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się już jutro, tradycyjnie, bo horrory codziennie, wieczorkiem. Moi drodzy, do następnego. Trzymajcie się. Jo.